Patryk Mielniczuk z nami po wygranej walce, witaj. Witamy. Posłuchaj, jak oceniasz te middle kiki, które właściwie być może dały ci zwycięstwo? Kurczę, no middle były już po trafieniu na wątrobę, najpierw ręką zacząłem, już tam chciałem go naruszyć, jak trzymał gardę, ręką było mi ciężko się przebić, więc te middle próbowałem cały czas wrzucać. No, poprawiałeś sierpowymi oczywiście. Poprawiałem, tak, już tam na wątrobę się bronił w ten sposób, więc sierpowy na górę też fajnie się działo wszystko. Wydaje mi się, że nie dostałem za dużo w tej walce, większość to ja uderzałem. Fajnie, szkoda, że się nie udało przed czasem, tam w pierwszej rundzie jak go liczyli, tam na dosłownie ostatnie pół sekundy widziałem stał. Rozmawiałeś z Damianem właśnie już po walce? Nie, tylko sobie podziękowaliśmy i tyle. Byłeś pewny, że wygrana, bo stałeś i podniosłeś rękę w górę, wydawało się, że praktycznie czuję, że ta walka jest w 100% wygrana. Tak, po każdej rundzie trenerzy mi mówili, że moja runda, te liczenie w pierwszej, no byłem pewien, czułem, że góruję. Słuchaj, to duży stres wyjść w pierwszej walce przed publicznością tutaj w Ostródzie i rozpocząć tak naprawdę, zakładamy, że bardzo dobry event. Tak, super, ale nie wiem, dla mnie już nie pierwszy zna, tak, miałem kilka swoich walki tam w środku karty i na początku, więc jestem przyzwyczajony. Fajnie, że na początku szybciej się ogarnę, szybciej wezmę prysznic, będę mógł dalej oglądać zmagania. Właśnie się bije Krzysztof Kruzel, z którym na początkowo miałem mieć tą walkę na Fenie, no ale odmówił walki ze mną, nie wiem czemu, to ja byłem do niego zestawiany i bardzo bym chciał z nim zawalczyć, jeśli by wygrał tą walkę, to fajnie, jakbyśmy oboje zawodowo stoczyli walkę, bo wycofał się, miałem się z nim bić, jest dziwna sytuacja. To może zrobimy to face to face od razu i nie unikniesz wtedy, zapytamy go przy wywiadzie, jeśli wygra, zakładamy, bo jeszcze wszystko się toczy, jak słychać. Toczy się walka, tak, ale z chęcią bym stoczył z nim walkę lub z przeciwnikiem, jeśli wygra, tak, bo byliśmy zestawiani, nie wiem czemu nie chciał ze mną walczyć, no ja już, to była moja 10. walka w tym roku, może też dlatego jakieś sukcesy tam miałem przez te półrocze, więc myślę, że mógł z tego powodu się wycofać. Wracając jeszcze do twojej walki, widać, że Damian do końca nie chciał odpuścić, ponieważ w trzeciej rundzie bardzo mocno i ostro szybko zaczął, więc pamiętasz ten początek trzeciej rundy? Tak, zaczynał, ale większość się pchał. Nie czułem tych ciosów jakoś mocno. W pierwszej rundzie faktycznie mocniej bił, ale później już czułem, że te ciosy nie robią na mnie wrażenia. Nawet jak tam gdzieś mucnął przez gardę, to czułem się dość spokojnie. Ty mierzysz bardziej w zawodową karierę, bo tutaj jest troszkę tych walk semi-pro otwierających cały event. Już chciałbyś po prostu takie stricte zawodowe walki toczyć? Tak, no chciałbym zawodowo i chciałbym tutaj na Federacji FEN, bo tak jest jakaś drabinka. Jest dość dużo zawodników 7-7, bo jak walki w K1 są to zwykle w mojej kategorii i wydaje się dość mocny na tutaj patrząc na innych zawodników, to wydaje mi się, że dużo zwojuje, więc fajnie jakbym tutaj został na dłużej, tak? Widziałem, że bardzo mocne przygotowania były do tego eventu. Z kim tak naprawdę najwięcej robiłeś na sali? O kurczę, z każdym i zaliczyłem zgrupowanie kadry Polski Low Kick i głównie takie prace w parze, tarcze na treningach, ale większość to były starty i Mistrzostwa Polski Low Kick, mistrzostwa różne, jakieś gale. No tak jak mówię, 10. walka w tym roku, 9 zwycięstw, 1 porażka w finale Mistrzostw Polski, więc no to były głównie moje przygotowania. Takie sparingi to robiłem po prostu na walkach amatorskich. Troszeczkę klub się przebranżowuje, przebranżawia na powiedzmy MMA, więcej jest zawodników MMA, ty gdzieś tam w myślach widzisz tych, bo przechodzą iluś kickbokserów z waszego klubu, przeszło do MMA. Tak, myślę, że ja też zacznę, jak tam wszystkie kontuzje mi pozwolą robić MMA, to też będę robił, ale no jednak kickboxing to jest to, co lubię, uwielbiam po prostu te walki w stójce, no zawsze będą priorytetem. Jeśli jest jakaś walka w stójce, to robię tylko stójkę, MMA nie robię, jak jest teraz okres wakacji, gdzie będzie trochę więcej luzu, myślę, że przyjdę na matę się potarzać, robię gdzieś tam to MMA, ale nie za dużo. Podziękowania na koniec dla kogoś? Tak, dla sponsorów na pewno, dla rodziny i dla wszystkich bliskich, oczywiście dla trenerów. W takim razie życzymy, żeby walka twoja i Krzysztofa Kruzela się odbyła. Też mam nadzieję, że się odbędzie i też w tej federacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.